Tego w książkach nie znajdziecie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie i cieplutko. Słuchajcie, dzisiaj w poradniku mieliśmy się wprawdzie zajmować plikami klasą te INI Files, popularnymi plikami INI, do których, jak wiecie, zapisujemy różne ustawienia programu, jego konfiguracji, plus inne użyteczne rzeczy. Nie bójcie się, o tym porozmawiamy, ale w kolejnym poradniku. Tym razem wygrał inny temat, nieco na bazie Waszych zapytań, próśb i tak dalej, ale nie tylko, bowiem ostatnio sam tworzę troszkę różnych komponentów, którymi się pewnie z Wami też w niedalekiej przyszłości podzielę. To taka mała zapowiedź na niedaleką przyszłość. I postanowiłem w związku z Waszymi pytaniami przygotować na gorąco w związku z tym taki poradnik, jak stworzyć własny komponent. Słuchajcie, własny komponent, czyli z angielskiego tak zwany custom component. Uwaga! W internecie, w książkach znajdziecie pewnie sporo materiałów na temat tego, jak stworzyć na przykład własny komponent na bazie jakiegoś już istniejącego typu T-Label, poszerzyć możliwości T-Button, T-Panel i tak dalej, i tak dalej. Ale jak stworzyć własny custom komponent, jak dorobić do niego własną ikonkę? Ha, no tego, tak jak pamiętacie z samego początku poradnika, z moich takich słów, tego w książkach nie znajdziecie, albo tego w książkach Wam nie pokażą, a jeśli znajdziecie takie jakieś informacje, to aż z ciekawości proszę Was, powiedzcie mi, podpowiedzcie mi jakieś źródła takiej literatury, gdzie to jest tak ładniej po kolei opisane. Pewnie jest, może ja wszystkich książek nie czytałem, to tak, dobra. Nie traćmy czasu, postanowiłem zebrać to wszystko do kupy, pokazać Wam najkrótszą, fajną, mam nadzieję, przejrzystą drogę, jak tworzyć własny komponent. Przyznam się szczerze, że jak stworzę ten poradnik, to wiecie co, jeśli Wy nie będziecie z niego korzystali, to ja na pewno będę z tego poradnika korzystał, a więc tworzę go niejako również sam dla siebie, ponieważ dzisiaj oczywiście nie opowiemy sobie o jakimś komponencie, który tam nie wiadomo co robi. Okodujemy jego właściwości, albo pokażemy jak kodować, jak tworzyć komponent, jeśli chodzi o kod, w kolejnym poradniku. Dzisiaj szablon. Szablon tworzenia nowego komponentu. Jak go dodać do palety komponentów, jak ma się stworzyć jego nazwa, nowa zakładka w palecie komponentów i tak dalej. Pewnie to dla Was jest bardzo interesujące, a nie takie szablonowe powielanie tych informacji, których w internecie możecie znaleźć, jak to się mówi, na kopę. Nie tracimy czasu. Szybciutko lecimy. Ma to być krótki poradnik. Zobaczymy, czy mi się uda. Otwieramy naszego Delfiaka, nieważne czy Berlin, czy Tokio. I praktycznie, rzeczywiście jak to wszystko zebrałem do kupy, brzydko mówiąc, to Delphi można powiedzieć, że prowadzi nas za rękę. Trzeba tylko po kolei znać wszystko, co wiedzieć po kolei, co robimy na każdym prawie że etapie, a szczególnie jak dotrzemy do tworzenia ikonki. Mówię Wam, będzie trochę zabawy, ale w sumie na końcu każdy powie, teraz? Jakie to proste. Dobra, słuchajcie, lecimy. Słuchajcie, zaczynamy od, zaczynamy od menu Component, New Component. No, wydaje się to oczywiste i proste. Słuchajcie, tworzymy nie FireMonkey, nie, na razie nie dla C++ Buildera, chociaż tym też się może zajmę, nie FireMonkey for Delphi, komponenty, ponieważ FireMonkey to, ja nie mówię, że to są złe komponenty, zły rodzaj komponentów, to są raczej komponenty, które możemy później wykorzystywać na różne środowiska, takie jak na przykład Mac, iOS, Android i tak dalej, ale mnie interesują i na razie mam nadzieję, że Was interesują tylko typowe komponenty wizualne, czy niewizualne dla Delphi, typu VCL Win32, 64-bitowym na razie się nie zajmujemy. Klikamy zatem VCL for Delphi Win32, next. Krótko, śledźcie co ja tutaj robię. Tu właśnie można by było wybrać i tworzyć komponent na bazie klas z istniejących już w Delphi, poszerzać ich właściwości, ale my szukamy klasy bazowej, z której się wywodzą wszystkie komponenty i to z tej klasy będziemy chcieli dziedziczyć. Jak nazywa się pra-klasa, że tak powiem, chociaż takiego, na takiej nazwy nie ma, te komponent. Słuchajcie, wpisujemy te komponent. Zobaczcie, i rzeczywiście jest taka klasa component name, t-component. Klikamy next. I teraz uwaga, bardzo ważna formatka, moi drodzy, gdzie musimy podać na początku class name. Klasa, nazwa klasy zwykle w Delphi to jest związane ze stylem dobrego programowania, a nie, że tak musi być, zaczyna się od dużej literki T. Zapamiętajcie, to jest dość bardzo ważne. Później się to przydaje niesamowicie.
Następnie wymyślamy teraz nazwę naszego komponentu. Jak go nazwiemy? No kto podpowie? Słuchajcie, załóżmy, że dzisiaj, uwaga, jestem tu incognito, nie nazywam się Mirek K36, tylko Piotrek. Ot, takie sobie imię wymyślam. Jestem jednym z was. Tam siedzi Piotrek, jestem Piotrzkiem. Chodzi o to, żeby nie powielać pewnych rozwiązań, żebyście, jakby, żeby wam się nie zamieszało z komponentami Atnel. Dzisiaj jestem Piotrek i tworzę swój własny komponent Piotrek. Chciałbym, żeby się stworzyła własna moja zakładka w ogóle komponentów Piotrek, a nie Atnel, jak pamiętacie moje komponenty atnelowskie, prawda? No to nazwijmy sobie, tworzymy jakąś nazwę komponentu. Ja zwykle nadaję, pamiętacie, przedrostki typu MK i później nazwa komponentu, na przykład było MK USB detektor, MKDS18X20 i tak dalej. Piotrek, no to zróbmy sobie T, PK od Piotrek, tak? Pierwsza i ostatnia litera imienia nazwiska, a następnie stwórzmy sobie komponent, który się będzie tajemniczo nazywał T-Kompo. On nic nie będzie robił, nie będzie miał praktycznie żadnych propertiesów poza dwoma propertiesami i żadnych właściwości metod, ale jak mówię, to będzie taki szablon, szkielet, od tego zwykle będziemy zaczynali przy takich komponentach. Dobra, taką tworzymy klasę. Klasa, słuchajcie, rzeczywiście, zaczynamy programowanie obiektowe, może podstaw nie znacie programowania w Pascalu, programowania w ogóle obiektowego, ale rzeczywiście klasa to jest, można powiedzieć, taka abstrakcyjna wizja obiektu, który później będzie tworzony w pamięci na bazie tej klasy. No tak to w skrócie powiem, może cokolwiek wam to niektórym z was podpowie, tak? Mamy nazwę komponentów. Druga linijka to jest palet page, a więc to tutaj właśnie możemy w domyśle, jest taka w palecie komponentów jest taka zakładka samples, ale po co nam tam w standardową walić, zróbmy własną, ja się nazywam Piotrek, tak jak wiemy, a więc sobie zrobię Piotrek, słuchajcie, to w tym miejscu od tego pola palet page Piotrek, żebym tu jakieś literówki nie zrobił, się ustala nazwę wewnątrz tej palety, zobaczycie później jak to się ma do kodu, tak? Kolejne ważne pole, unit name. Otóż teraz zwróćmy uwagę, gdzie umieszczamy w ogóle źródło tego komponentu. Źródło, czyli pierwszy podstawowy plik pas z rozszerzeniem pas, który nam zostanie, który utworzymy, który tu w zasadzie jego szablon zostanie wręcz utworzony przez Delfiaka. Domyślnie Delfiak próbuje to utworzyć w swoim folderze domyślnym users admin documents embarcadero tu, ale nie. My klikamy w ten tutaj trzy kropek. Pamiętajcie o tym, żeby później nie mieć komponentu. Śledźcie, co ja po kolei robię, tak? Wchodzimy na dysk, u mnie to jest dysk C, bo pamiętacie, ja stworzyłem sobie taki generalny folder Delphi komponenty, w którym trzymam wszystkie swoje komponenty do Delfiaka, czy to te kupione, czy to te, które sam stworzyłem, czy to te, które gdzieś tam pobrałem darmowe. W tym Delphi komponenty mam folder, widzicie, komponenty Atnel, w którym pamiętacie komponenty z naszej strony atnelowskiej do pobrania, macie przecież gotowe, za free one też działają, MK, widzicie MK od Mirosław Kardaś, czy tam Mirek, DS18B20, MKX20, MK USB detektor. Ale teraz jestem Piotrek, tak? Więc stwórzmy sobie folder nowy, na przykład komponenty Piotrek, tak? Taki folder sobie tworzymy, a w tym folderze komponenty Piotrek stwórzmy folder dla pierwszego naszego tworzonego komponentu, który jak się nazywa? No przecież on się nazywa PK Kompo. Tak sobie stworzę pierwszy folder. Nazwa od taka, żeby mi przypominała nazwę komponentu. Teraz muszę nazwę pliku pas ustalić, przygotować. Tak, też sobie zrobię PK Kompo. Ja często jak tworzę plik pas, to jest unit pewien, to dodaję literkę U na końcu, aczkolwiek nie zawsze. W tym przypadku postaram się jej nie dodać, a więc tworzymy plik PK Kompo pas. Proszę bardzo, klikamy next, moi drodzy. I teraz uwaga. Nie kliknijmy tutaj finish przypadkiem na create unit, bo nam się tylko skreuje unit, ale nie stworzy nam się tak zwany package, pakiet, do którego zostanie zainstalowany komponent, a to jest, pominiemy bardzo istotny szczegół. Nie robimy tego na tym w przypadku, gdy tworzymy pierwszy nasz komponent i nie chcemy go dokładać do innej pakietu innych naszych komponentów, to wybieramy nie opcję install into existing package, tylko install into new package. Pamiętajcie, tę opcję wybieramy, zniknęło finish, klikamy next, a więc pewnie będzie coś jeszcze do ustawienia. A więc next, moi drodzy. I tutaj musimy podać package name, żeby to wszystko jakoś tak się ładnie, zgrabnie działało, to wszystko nazywało. To może, żeby też mieć świadomość, gdzie on zostanie utworzony, to ja wolę tu sobie zawsze kliknąć, tu jest nawet czerwona gwiazdka, która oznacza, żeby zwrócić na to uwagę. Klikam ten trójkropek po to, żeby wybrać i pamiętać, że to u mnie jest dysk C, Delphi komponenty, komponenty Piotrek, PK Kompo, że to właśnie w tym folderze tworzę PK Kompo i sobie go nazwę pak.
Pak, tak? Tak, taki plik stworzę o nazwie deproy. To będzie plik projektu jednocześnie, a także plik później będzie się kompilował o nazwie, o rozszerzeniu BPL, właśnie o takiej nazwie pk.compo.pak. To on będzie przechowywał ten komponent, ewentualnie w przyszłości jakieś inne komponenty, gdybym je stworzył i dodał do tego pakietu, ale tym zajmiemy się kiedy indziej. Uwaga, zapisz, moi drodzy. I teraz uwaga, tu jest fajne pole description, którego ja, ponieważ ja komponenty wcześniej jak tworzyłem, to robiłem je metodą od tyłu, że tak powiem, różnymi innymi drogami, niepotrzebnie. Dlatego też mówię, postanowiłem to wszystko wziąć do kupy. I dalej będę robił też tą drogą już taką ładną, porządną, według tego poradnika, słuchajcie. Tak, tak, razem z wami, a więc widzicie, że jestem naprawdę początkujący w tym wszystkim. Description sobie zróbmy, w takim razie komponenty Piotrka. Zobaczcie, że tu sobie spokojnie spację zrobiłem i tak dalej. To będzie nazwa w palecie zainstalowanych komponentów w Delphi, ale nie tam z prawej strony. Zobaczycie, gdzie ta nazwa się później pojawi, to wam się wszystko wyjaśni. Teraz dopiero wam się pojawił przycisk Finish, Next już jest niedostępny. Klikam zatem Finish i zobaczmy, co się teraz stanie. Niezbyt dobra rzecz z jednej strony, ale będziemy mogli ją odwrócić. Uwaga, Finish. Znaczy, zanim się jeszcze ta niedobra rzecz stanie, to on oczywiście proponuje zapisać, bo wygenerował nam szablon pliku właśnie z rozszerzeniem PAS. Za darmo zrobił za nas pewną czarną robotę. To jest bardzo fajne. Sprawdzamy tylko, czy znajduje się to w takiej ścieżce, jaką chcemy, a więc chcę Delphi komponenty u mnie, komponenty Piotrek, w folderze mojego komponentu pk.compo. Słuchajcie, chciałbym, żebyś zapisał plik pk.compo.pas. Zapisz. I on w tym momencie, zobaczcie, co zrobił. Users, package, że on od razu dokonał instalacji tego komponentu. Tak, tak, instalacji, jakby za nas. A ja nie chciałem jeszcze, bo ja chciałem ikonkę dodać. Tymczasem teraz zainstalował ten komponent bez ikonki. Zainstalowała się domyślna ikonka. Jak to sprawdzić i jak zmienić tą ikonkę? To właśnie z tym mają ludzie najczęściej problemy. Dowiemy się, jak sobie z tym poradzić w bardzo prosty sposób. Ja też będę o tym musiał później pamiętać z tego poradnika, dlatego staram się go tworzyć jak najkrótszego. Trochę gadam, jak zwykle, ale to ja jestem, mogę sobie tutaj zamknąć. Słuchajcie, przy okazji stworzył nam się plik pk.compo.pas, jak widzicie, sorry, jeszcze tutaj dwa słowa o nim, sekcja uses, podstawowe include, type, nasza nowa klasa, słuchajcie, tpk.compo na bazie, znaczy klasa stworzona w oparciu o klasę bazową tcomponent, sekcję private, protected, public, published, o nich sobie jeszcze powiemy, to tutaj będziemy deklarowali, że tak powiem, nagłówki różnych properties'ów i funkcji metod naszego komponentu, ale wygenerowała się od razu, słuchajcie, procedura globalna register, a następnie w sekcji implementation ciało tej że procedury i zobaczcie, w tej procedurze register, to od niej zależy, że to jest tak naprawdę komponent i on zostanie zainstalowany po uruchomieniu, po skompilowaniu i możemy go użyć dzięki temu opcji install, czy instalacja. I to spowoduje, że powinien się zainstalować do nowej palety komponentów o nazwie Piotrek. Nie Atnel, nie coś tam, tylko nie Samples, tylko Piotrek. I tam nasz komponent, nasza klasa zostanie zainstalowana, tak? Jak to jest zrobione? Zobaczcie, tutaj sobie troszeczkę przesunę. Zobaczcie, że tutaj mam właśnie ten plik pk.compo.pas w ramach naszego pliku pk.compo.bpl. Zajrzyjmy może sobie na początek do folderu, słuchajcie, gdzie znajduje się pliki naszego komponentu, które się właśnie tworzą po drodze, ale ojejku, patrzę, czasu miało minąć 10, a minęło 13 minut. Mała sekundka technicznej przerwy, żebym mógł dalej kontynuować. Zaraz wracam, hej! Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. I już jestem, lecimy. Zaglądamy zatem do
folderu, tam gdzie stworzyliśmy właśnie folder nasze komponenty, komponenty Piotrek, bo ja jestem Piotrek, Niść Mirek K36, do folderu pk.compo, bo tutaj tworzymy nasz komponent. Zobaczcie, ile tu się już napeklowało plików. Delphi stworzył nasz pk.compo pas, pk.compo dpk plik projektu dppro, lokal, res, stat. To są jego podrzędne różne pliki. Chcielibyśmy czasami zajrzeć do pliku dpk, do źródła. Jak zajrzeć do pliku dpk? Słuchajcie, klikamy prawy klawisz tutaj na naszym pk.compo pack bpl i klikamy sobie view source. Kurczę, tutaj mi tego nie widać, bo to menu jeszcze sięga gdzieś głęboko dalej, poniżej ekranu. To ja sobie pozwolę na chwilkę to okienko wyjąć tutaj, żeby ono było takie floating, czyli pływające. Może mi się to teraz zmieści i zobaczcie, gdy kliknę prawy klawisz, ja chyba na końcu ekranu, ale widać View Source, Ctrl V, taki skrót, i zobaczcie, widać teraz źródło. Tutaj mamy plik Resources, jest gwiazdka i nie ma pliku związanego Resources, związanego z ikonką. To wam tak na początku pokazałem. Zobaczcie, ten plik jest na razie niezmieniony, wygenerowany domyślnie, zawierający tylko plik RTL. Później będą tu się dodawały automatycznie przez Delfiaka pewne rzeczy. My tu w zasadzie nie musimy ręcznie ingerować. Chociaż ja ręcznie tędy kiedyś naokoło wszystko robiąc, dodawałem ikonkę. Ale dobra, nie tędy droga. Ja tą paletę tutaj wrzucę tu, gdzie była, słuchajcie teraz, zobaczcie. Tu na razie mamy niezmienione, nic nie wprowadzamy, żadnych zmian. Natomiast musimy teraz komponent odinstalować, żeby w ogóle przewrócić normalną ikonkę. Ale jak to, najpierw zobaczmy, gdzie on się w ogóle zainstalował w palecie komponentów. W tym momencie wchodzimy w menu komponent i pamiętacie, wchodziliśmy w Install Packages i tutaj widzieliśmy w tym okienku komponenty, pamiętacie, te zainstalowane na przykład od Atnela. Przy czym one nie miały komponent description, więc je widać od razu, że one są na C, Delphi komponenty, tam gdzie je wrzuciliśmy. Tymczasem nie widać naszego pk.compo, gdzie on jest. Nie martwcie się, podjeżdżamy, bo on jest alfabetycznie i zobaczcie, dzięki temu, że wpisaliśmy tam w tamto pole komponenty Piotrka z tą spacją w description, to w tej palecie właśnie to się znajduje. Zobaczcie, że możemy teraz kliknąć components i zobaczcie, że się właśnie zainstalowała obrzydliwa, domyślna ikonka. Chcemy się jej niestety pozbyć, wyeliminować ją, żeby się zainstalowała nasza nowa, którą stworzymy za chwilę, ale żeby tego dokonać, to pamiętajcie, to taki mały kruczek, warto to przejść razem ze mną. Zamykam zatem tę paletę komponentów, klikam prawy klawisz i klikam uninstall, tak? Bo było to zainstalowane bez mojej zgody, jakby bez tego pliku z ikonką. Uwaga, uninstall, i mogę to sprawdzić, że teraz jak wejdę w install packages, zobaczcie, to już na dole nie ma komponenty Piotrka. Ale to nie wszystko. Żeby ta ikonka mi się na nowo wygenerowała, moi drodzy, to ja muszę zajrzeć jeszcze do folderu. Tak naprawdę przechodzę na C, użytkownicy, czyli users, w publiczne, następnie wchodzę w dokumenty publiczne, Embarcadero, Studio, 18, BPL i zobaczcie, tutaj siedzi ten plik BPL wstępnie skompilowany z tą, zaplułem sobie klawiaturę, obrzydliwą ikonkę. Więc zobaczcie, ponieważ tam jest odinstalowany, to ja mogę go teraz delete, klikam klawisz i jest skasowany. Nie ma go, wręcz, żeby mi wszystko dobrze działało, to ja na chwilkę zamknę Delphi, słuchajcie, i ponownie to Delphi otworzę. Przy czym nie będę dokonywał instalacji komponentu, dokąd nie stworzymy ikonki. I właśnie teraz zajmiemy się stworzeniem ikonki, ale nie w Photoshopie, chociaż moglibyśmy zacząć od Photoshopa, bo troszkę go znacie, może nie wszyscy. Ale wiem, że niektórzy w tym momencie nie lubią żadnego tam Photoshopa. Dobra, dla tych, którzy nie lubią Photoshopa, chcą się posługiwać tylko narzędziami delficznymi. Był taki kiedyś kompilator, słuchajcie, resource'ów, czyli zasobów dla Delfiaka. Ja znalazłem w sieci inny, który się nazywa, słuchajcie, tu go sobie wgrałem do Delphi komponenty, XN Resource Editor, uruchamiam ten programik, tak on sobie wygląda. To właśnie w nim stworzymy naszą ikonkę, tylko że to będzie taki biedny edytor graficzny przy okazji. Jak stworzyć ikonkę? Jedna z dróg, którą ja mam opracowaną, która działa, zawsze działa. Pewnie są inne, ale słuchajcie, ja wam pokazuję to, co ja robię i to, co mi zawsze wychodzi. A więc klikamy New, tu jest zresztą New, bo jest pusto.
resource, add resource i zaraz dodajemy jakiś zasób. Naszym zasobem ma być bitmap, prawda? Nie JPEG, nie dajemy innego, damy bitmap, żeby to można było prosto sobie szybko generować. Robimy OK, proszę bardzo, tylko że jakie zaproponowało nam ikonkę o takich dziwnych rozmiarach. A my chcemy ikonkę, jaka powinna być ikonka dla Delfiaka domyślna? Kto pamięta? Tam dobrze ktoś podpowiada 24, nie wiem skąd ktoś wie, jak jest początkujący, na 24. I może to pozostać w rozdzielczości 24-bitowej, chociaż można byłoby zrobić spokojnie w 8-bitowej, ale niech będzie na razie 24-bitowa rozdzielczość. I teraz uwaga, taki mały prostokącik, na razie czarna ta ikonka nam wyszła, zaraz sobie tu będziemy coś zmieniać, tylko zobaczcie, teraz jest znowu jedna najważniejsza rzecz, bez tego nie wyjdzie, zapamiętajcie. Otóż tu jest nazwa tego folderu z tą ikonką, 1, taka domyślnie przyjęta. Gdybyśmy tak to skompilowali, zapisali i tak dalej, będzie kicha. Musimy sobie kliknąć, zmienić tę nazwę 1, ale gdy tu klikniemy prawy klawisz, to nie mamy properties. Żeby do properties się dobrać, to musimy tutaj kliknąć, prawy klawisz, properties i teraz możemy zmienić nazwę, tą 1, na nazwę jaką? Właśnie, na jaką nazwę, jak myślicie? Uwaga! O tym niektórzy nie wiedzą i to nie jest wszędzie powiedziane i napisane. Otóż tu musi wystąpić dokładnie nazwa naszej klasy, jaką tworzymy dla naszego konkretnego komponentu. Taki będziemy też plik zapisywali, słuchajcie. Uwaga, tpkcompo. Pamiętacie? Taką stworzyliśmy klasę i ten folder musi mieć dokładnie tę samą nazwę. Oczywiście wybieramy język, tu możemy sobie zrobić angielski jakiś, możemy zrobić polski, to w zasadzie nie jest istotny ten język tutaj. OK i zobaczcie, tu mamy nazwę tpkcompo. Oczywiście mamy czarną ikonkę. Jak zmienić kolor, jak zmienić tutaj jakieś coś na niej narysować. No mógłbym to rysować sobie tym pisaczkiem, jak tu kolory zmieniać. Edytorek jest naprawdę masakryczny, ale spróbujmy zobaczyć. Patrzcie, gdy dojadę tym suwakiem na dół, to mogę wybrać, klikając lewym klawiszem myszy, ten górny kwadracik oznacza foreground, czyli to narzędzie, którym rysuję. Ten dolny prostokącik, jak gdyby, oznacza background, czyli tło. Gdy klikam lewym klawiszem myszki prawym, to wybieram albo jedno, albo drugie. Zobaczcie, mogę na przykład wybrać sobie tło naszego komponentu, ale chcę zrobić takie żółtawo-zielone, ale słabo, takie cieniutkie, o takie może bardziej wyraziste zrobię, o takie powiedzmy, ale prawy klawisz klikam, żeby ten dolny się zapalił na taki zielony, prawda? Prawy klawisz, tutaj uwaga myszki, klik, prawy klawisz. Teraz chodzę w Drawing Tools, ustali mi się taki background, biorę wiaderko, klikam ciach i zalewam to takim kolorkiem. Oj, małe to, żeby to rysować. Tu jest podgląd z lewej strony tego komponentu, ale mogę nacisnąć podobnie jak w Photoshopie Ctrl plus przycisk i na przykład albo minus, widzicie, powiększać, tak? No dobra, teraz sobie narysujmy coś, żeby ten komponent potem był jakoś widoczny w tym naszym Delphi. Na razie na szybko, troszkę to nam czasu zajmie, ale myślę, że warto się pobawić chociaż troszeczkę. Gdybyście się nauczyli? Wybiorę sobie teraz jakiś ciemny tutaj kolor, tylko że bardziej taki jaskrawy, powiedzmy, o taki ciemny, ciemno-niebieski. Nie wiem, czy to będzie dobre zestawienie, ale klikam lewym przyciskiem myszy, więc jak teraz wezmę sobie taki tutaj oto, powiedzmy, ołóweczek, to zobaczcie, mogę sobie narysować takie tutaj, sobie narysuję cztery jakby narożniki, Ctrl Z, o takie cztery narożniki sobie narysuję, spróbuję to zrobić, żeby to było, prawda, no właśnie, gdy nam się za dużo narysowało, to wezmę sobie pipetę, kliknę lewym klawiszem i ołóweczek mi się od razu przeskoczył, biorę tak. Teraz znowu biorę pipetę, klikam w ten niebieski, lewym klawiszem cały czas i znowu mogę rysować, słuchajcie, to samo. Tak, na razie robię to tak, żeby to było gdzieś tam później jakoś widoczne, słuchajcie. Takie narożniki, żeby to było wyraźnie coś tam widoczne, kurczę, nie ma takiego większego sensu. O, coś takiego. I tutaj sobie na przykład napiszę, nie wiem, ach, krzywo mi to wyszło, słuchajcie. P. PK, taką chcę sobie zrobić literkę, nie wiem na ile mi to, słuchajcie, wyjdzie. Jak widzicie, to jest ręczne rysowanie. O, niech będzie taka sobie tam jakaś literka. I tutaj na przykład takie literki, tu na przykład może zacznę odtąd, słuchajcie, jakieś wąskie literki. Ciach. Sorry, wiecie, ja już lubię się pobawić tym troszeczkę chociaż. O, zobaczcie, załóżmy, że taka będzie ikonka naszego PK Compo. Taki będzie komponent, no nie wiem, wy możecie wymyśleć, co wam się żywnie spodoba. I teraz uwagę, uwaga, tak będzie to wyglądało w podglądzie. Tutaj, jak widać, gdzie jest kursor myszki teraz, właśnie w Delfiaku. A zatem zapisujemy to sobie, ale uwaga, w jaki sposób? Save as.
I musimy to zapisać oczywiście w folderze, tam gdzie mamy nasz komponent, czyli C. W moim przypadku, u was to może być inny folder, Delphi komponenty, komponenty Piotrek, PK Compo tutaj. I uwaga, on domyślnie, gdy mu nie wpiszemy ręcznie rozszerzenia, będzie to chciał zapisać jako, zobaczcie, PK Compo Pack Res, ale nie, my musimy mu dać PK Compo kropka DCR. Pamiętajcie, tak jak nazwa naszej klasy, tylko że tu może być bez literki tej T na początku, tak? Pamiętajcie, PK Compo DCR, żeby nie pokryć tego pliku PK Compo Pack Resource, żeby to się nie pozmieniało. Małe niuanse, ale mam nadzieję, że zwrócicie na to uwagę. Robimy zapisz, ok. I teraz spójrzcie, moi kochani, że jak wejdziemy sobie w komponenty Piotrek, w PK Compo, to pojawił nam się plik ładnie PK Compo DCR. Tylko teraz jak go dodać do naszego projektu, żeby w końcu pojawiła się ta nasza ikonka, słuchajcie, w Delfiaku. Przechodzimy do Delphi i uwaga, otwieramy sobie nasz projekt, bo on przecież jest zapisany, a więc wchodzimy w komponenty Delphi, komponenty nie Atnel, tylko komponenty Piotrek, PK Compo, klikamy PK Compo DPK, zobaczcie, tutaj nam się to otworzyło, rozszerzę sobie to okienko. No tak, tylko mi zniknął tutaj ten plik, mam tutaj plik, jest właśnie PK Compo Pass. I teraz gdzie dodać, jak dodać plik DCR? No uwaga, to jest znowu mały niuans, ale mam nadzieję, że zapamiętacie. Wchodzimy teraz w project, bo mamy otwarty tylko ten jeden projekt. I tutaj mamy, uwaga, resources and images. To tędy wchodzimy, proszę ja was bardzo. Tutaj klikamy przycisk add. Wchodzimy do komponenty Piotrek PK Compo. Nie widać tego pliku, ale dlatego, że on tu chce teraz wczytać pliki graficzne. Robimy any file, wybieramy PK Compo DCR, pamiętajcie o tym. PK Compo DCR, a nie ten innego rodzaju zaproponowany nam wcześniej. Robimy otwórz. Otwórz i tutaj w resource identifier wpisujemy zgodnie z naszą klasą TPK Compo. Tak? Uwaga. Klikam OK. OK, moi drodzy. I zobaczcie, tak nam się tu wszystko pojawiło. Przy okazji, jak będziemy kompilować docelową wersję naszego komponentu, to rozwijmy build configuration i wybierzmy rodzaj, profil release, tak? Release, a nie debug, pamiętajcie o tym. Na wersji, na razie Win32 to kompilujemy. I teraz dopiero, moi kochani, możemy kliknąć w compile, build, po kolei, żeby sprawdzić. Najpierw kompilujemy. Patrzymy, czy się wszystko zgadza. Rzeczywiście jest build succeeded. Bo teraz możemy zrobić prawy klawisz, build, też jest succeeded. Czyli na razie ten szablon nam się bardzo dobrze kompiluje, tak, tego naszego komponentu. Nawet nie jest otwarty plik pass. I teraz dopiero możemy zrobić, uwaga, install. Uwaga, instalacja. Ciach, stworzył nam się na nowo plik PK Compo BPL i teraz powinniśmy już zobaczyć naszą ikonkę, przynajmniej jest tutaj z tego poziomu, w komponent, install packages, uwaga, przejeżdżamy na dół do komponenty Piotrka, chwila, słuchajcie, muzyki jak ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da. Jak w klosie, wchodzimy w components, proszę bardzo, i widać jakąś naszą ikonkę, chociaż taką jakąś obrzydliwą, słuchajcie, te kolory coś są odwrócone, coś mi się wydaje, że chyba to nie może być 24-bitowy kolor, ale zobaczymy za chwilkę, dobra, klikamy OK, w takim razie możemy stworzyć nowy projekt, słuchajcie, proszę bardzo, Delphi Project VCL Form Application, save, czy zapisujemy ostateczną wersję tego naszego szablonu, na razie pustego pliku, naszego komponentu, yes, zobaczcie, i proszę bardzo, oczywiście ja tu wcześniej już to tworzyłem, to nam się stworzyło na początku, ale to zwykle, słuchajcie, jakbyśmy teraz tutaj sobie to odpalili, to by się okazało, że nie widać tego Piotrka na górze, tej nowej zakładki, tylko ona się zawsze pojawia na samym końcu, tak? Dlatego wtedy można ją złapać myszką, lewym klawiszem myszy i słuchajcie, przenieść na samą górę gdzieś w to miejsce. Wtedy klikamy plusik i pojawia nam się te kompo. Ale słuchajcie, on jakoś brzydko wygląda. Wydaje mi się, że dlatego, chyba tu popełniłem błąd, jak kliknę teraz i postawię tutaj, no to rzeczywiście to wygląda coś nie tak jak trzeba. Może sobie, słuchajcie, damy jeszcze małą sekundkę przerwy. Sekundka przerwy.
Już jestem, słuchajcie, lecimy dalej. Wiecie co, powiem wam, że może i dobrze, że ten błąd się zdarzył i poradnik jak zwykle miał potrwać, kurczę, 15 minut, a potrwa jak zwykle pół godziny, jak nie dłużej, ale wiecie co, no zapomniałbym być może o jednej rzeczy, znowu bardzo istotnej, bardzo, bardzo istotnej, a przez to mielibyście problem potem z tworzeniem ikonek w takim programie czy w jakimkolwiek innym, bo dobra, żeby nie marudzić, robimy szybciutko, nie wiem czy to robiłem, prawy klawisz, uninstall, musimy odinstalować z Delfiaka, tak, całkowicie tą, ten nasz komponent, pamiętamy, żeby wejść do folderu bpl, skasować ten plik bpl stary, zawierający tą starą, skopaną ikonkę, wchodzimy w nasz XN Resource Editor i słuchajcie, no to o czym zapomniałem powiedzieć, to jest jedna ważna rzecz. Nie wiem, czy przy okazji jakiegoś poradnika, czy przy okazji jakichś ikonek wam nie mówiłem. Otóż Delphi ma taką jedną zasadę, słuchajcie, no wariactwo, nie wariactwo, ale tak jest. Otóż lewy dolny róg się liczy. Lewy dolny róg oznacza zawsze kolor piksela w lewym dolnym rogu. O ten tutaj pikselek w lewym dolnym rogu oznacza kolor przezroczystości dla ikonki. No skoro on jest niebieski, no to pamiętacie, to wszystko tak wyglądało, że to się zrobiło przezroczyste. Przezroczyste to znaczy, było widać tło szare, a więc nasza ikonka to było tak naprawdę to zielone, a pod spodem przebijało szare w miejscach, gdzie jest niebieskie. No i widzieliśmy jakąś taką głupawą ikonkę. Nie wierzycie? No to zobaczcie. Weźmy sobie, słuchajcie, biały kolor, klikam lewym klawiszem myszki tutaj i teraz uwaga, tylko w tym miejscu, w tym pikselku klikam, żeby było białe i już będzie działało, ale żeby to potem było jakoś ładnie, słuchajcie, to ja sobie dla wyrównania tutaj wszędzie ten biały postawię jeszcze w tych miejscach, to będzie przeźroczyste. Żeby było jeszcze ładniej, to słuchajcie, może wezmę sobie pipetę na ten niebieski kolorek i słuchajcie, znowu na ołóweczek i może sobie jeszcze postawię taką obwódkę tutaj, słuchajcie, niech będzie, albo może nie w takim kolorze, tylko zróbmy już jak jesteśmy, dobra, tam robimy taki, powiedzmy, bardziej jasno niebieski, może zrobimy co jest, kurczę, chciałbym taki jakiś kolorek, proszę bardzo, i w takim kolorku tutaj postawię, nie wiem czy go tam potem będzie widać, ale tak, załóżmy, że tworzymy nową grafikę. Pamiętajcie, że te rogi, pojedyncze piksele tylko nie będą widoczne. Tutaj może mi się będzie to stykało z tym napisem kompo, dlatego zrobiłem trochę jaśniejsze, ale nieistotne. No nie jest to może najpiękniejsza ikonka, jak widzicie, trzeba nad tym popracować, ale teraz jeszcze raz robię File, Save As, PK kompo, pamiętacie, DCR zapisujemy, tak, chcesz go podmienić, ok, zmniejszam. Teraz znowu otwieram naszego Delfiaka, otworzę nasz projekt i ponieważ w pliku w folderze BPL, jak pamiętacie, skasowałem go z tą brzydką ikonką, to na nowo go skompilujemy i zainstalujemy. Moi drodzy, już powinno być dobrze i to będzie praktycznie prawie wszystko, zaraz kończymy poradnik, nie martwcie się. Otwieramy nasz plik na projektu naszego komponentu, już go pozwolę sobie stąd otworzyć, tutaj sobie zmniejszę. Zobaczcie, że plik pkcompo dcr, ale ten nowy zapisany jest tutaj, sobie siedzi oczywiście, a więc robimy prawy klawisz, compile, kompilujemy, sprawdzamy, czy się skompilowało dobrze, później tak będziemy to robili, taką drogą build, chociaż jakbyśmy zrobili install, to w zasadzie wyszłoby to samo, ale czasem lepiej, gdy mamy wiele plików w projekcie, tak jak to bywa w C, lepiej po kolei to robić, czasem użyć nawet opcji clean, słuchajcie. Teraz robimy install. Zobaczcie, zainstalowało nam się. Zobaczcie, że w folderze BPL znowu mamy ten plik pack BPL. A więc teraz uwaga, znowu muzyczka jak z tego, z Hansa Klossa. Install packages, słuchajcie, szybciutko. Jedziemy na dół, ta-da-da-da. Słuchajcie, komponenty Piotrka. Uwaga, components. Słuchajcie, bingo. Dzwony biją, oczywiście, widzicie? My nie widzimy tych może pikselków, a może widzicie na rogu, gdzieś by trzeba było sobie jakoś powiększyć, zobaczyć, ale teraz widać PK kompo, naszą stworzoną ikonkę, a więc będzie ona widoczna również na palecie komponentów. A więc uwaga, słuchajcie, robimy szybko new project. Tym razem wybieramy VCL Form Application. OK, jeszcze raz. Mamy już Piotrek przesunięty na górę. Zobaczcie, teraz też widzimy piękną ikoneczkę. Cieszymy się wszyscy. Pamiętacie, jak w Atnelu też były dorobione
takie ikoneczki. W Piotrku mamy taką. Klikam, stawiam go tutaj, proszę bardzo. Jest ikonka, jest obiekt PK Compo 1. Mogę sobie takich komponentów nawet kilka postawić. Teraz próbuję to skompilować i uruchomić. I oczywiście co? Mam błąd. Ale dlaczego ten błąd jest? No zobaczmy na komunikat. Fatal error, unit pass 1, unit PK Compo not found. Co to oznacza? Dobrze, tam ktoś podpowiada oczywiście. No oczywiście, pamiętacie, jak mówiłem o komponentach tych atmelowskich również. Trzeba dodać po prostu jeszcze na końcu ścieżkę poszukiwań do naszego folderu z komponentem i będziemy już w pełni szczęśliwi. Słuchajcie, a więc Tools, Options, moi kochani. Czekamy na to okienko, ono się zwykle troszkę pokazuje. Wchodzimy w Delphi Options, Library. Wchodzimy tutaj w Library Path, czyli ścieżka. Poszerzymy sobie troszkę to okienko. Proszę bardzo. I tutaj to już wcześniej coś tu próbowałem, to skasuję. Teraz słuchajcie, robimy Open Folder, wchodzimy na C, Delphi Komponenty, Komponenty Piotrek, słuchajcie, PK Compo, ten folder wybrałem, o tutaj Komponenty Piotrek, Add, tutaj go dodajemy, ten folder, robimy OK, OK i teraz, już widzicie, nie jest podkreślone na czerwono, w design czy code możemy mieć podgląd, uruchamiamy, słuchajcie, bingo! Skompilowaliśmy nasz projekt i nasz komponent jest działający. Spójrzmy sobie tylko szybciutko, ten nadmiarowy skasuję, co ten komponent zawiera. No nic na razie, poza name, który nadaliśmy name PK Compo. Oczywiście jedyneczkę dodaje sam Delphi, gdy go kładziemy na formatce. Gdy dodajemy drugi, to się robi PK Compo 2. Domyślnie zawsze istniejący properties zwany tag. Pamiętacie, kiedy wam w którymś poradniku o nim mówiłem, jak go czasami można wykorzystać, często on leży odłogiem. A zobaczcie, jak wejdziemy w events, to jeszcze nic nie ma, po prostu nic nie ma. Oprogramowany ten komponent w środku, ale tak się tworzy, tak się bazuje na podstawowym komponencie. Mam nadzieję, że opowiedziałem w tym poradniku naprawdę bardzo ważne rzeczy. Pomimo tej pomyłki na końcu, przy okazji zwróciłem uwagę na piksel i zobaczyliście, z czym to się wiąże. No, gdybym tego błędu nie popełnił, sam będę o tym teraz lepiej pamiętał, słuchajcie, gdy wrócę do tego poradnika. Trudno. Pół godzinki mam nadzieję, że jednak zejdzie, może nie dłużej. Także widzicie, że kurczę, znowu kilka razy nagrywałem ten poradnik, ale czegóż się dla was, moi drodzy, nie robi, moi kochani, bo poznamy, jeśli was interesuje dalej ta część poradników, to naprawdę dajcie mi znać na YouTubie, czy kontynuować ten temat. Coś w programu w ten komponent, pokażemy jak, bo wiecie, robimy custom komponent, to ktoś może powiedzieć, no tak, ale co on będzie robił? A może razem wymyślimy jakiś przykład, dzięki czemu będzie to inspiracja dla was, żebyście potem tworzyli. No, oczywiście, jak będziecie zainteresowani, możemy też stworzyć, poszerzyć jakiś komponent, na przykład T-Label. Pamiętacie, że jak pokazywałem wam labele i pokazywałem wam zrobienie komponentu, gdzie można zrobić z niego komponent, który będzie od razu linkiem. A może by poszerzyć i zrobić własny komponent, na przykład PK Label. Aha. Może taki, a może z timerkiem, może coś jeszcze. Jak myślicie? Warto się tym zająć? Taką serią też podporadniczków w Delphi. Jak widzicie, w mózgu to mi wybuchają pomysły, ileż ja tematów mógłbym poruszyć jeszcze ciekawych, a muszę poruszyć sporo, bo wiem, że wielu z was czeka na to. Każdy by chciał w końcu ruszyć ostro z programowaniem w Delphi. Dlatego jeśli wam się podobało, to proszę was naprawdę o za kliknięcie subskrybuj, tak? Kliknięcie łapek w górę, kliknięcie tamtego dzwoneczka do powiadamiania, słuchajcie, i o tą subskrypcję, proszę, powiadomcie o tym swoich znajomych. Liczę też na wasze wsparcie, jeśli nie na Patronite, to poprzez zakup dokonywanie zakupów w naszym sklepie, sklep atnel.pl, dokonywanie zakupów materiałów do poradników, bo to tak naprawdę jest inna forma wsparcia, słuchajcie, jeśli możecie, to bardzo o to proszę, w ten sposób wspieracie zakupami rozwój tych poradników, które można powiedzieć, że tworzę za darmo, natomiast jakoś, wiecie, no trzeba mieć pewnych trochę środków finansowych, żeby móc przeznaczyć na tworzenie tych poradników. Nie chodzi, jak mówiłem, zawsze powtarzam, o moją pensję, bo ja tę mam z innej pracy. Chodzi raczej o to, żeby móc zakupić odpowiedni sprzęt, nie tylko do kręcenia filmów, ale też często do testów, chociażby utrzymywać licencję Delphi, C++ Buildera, na te potrzeby, słuchajcie, również, tak, tak. A wszystko musi być licencjonowane. Dlatego naprawdę miesięczne koszty są bardzo duże. Na Patronite już się
zebrało troszkę patronów. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Liczę na większe wsparcie, żeby ten kanał mógł się rozrastać i żebyśmy mieli naprawdę wtorki z Delphi. Zapowiadam wam, że jeszcze bardzo ciekawie te wtorki z Delphi mogą się rozwinąć. Być może będę musiał wprowadzić w związku z tą ilością pomysłów środy, na przykład z Basic for Androidem. Co wy na to? Pewnie teraz Basic for Androidowcy powiedzą tak, tak, właśnie, albo czwartki, żeby to były jakieś odstępy i każdy będzie mógł w tygodniu, ale wiecie, wtedy bym musiał tyle już działać przy tym powtarzaniu poradników. Ech, tego czasu schodzi. Dlatego liczę, że docenicie to i będziecie wspierali rozwój tego kanału wszystkimi drogami, jakimi możecie. Dobrze, nie ględzę już, to koniec. Pozdrawiam was serdecznie. Mam nadzieję, że ten poradnik okaże się bardzo przydatny. Jak tworzyć własny komponent? Tego wam w książkach nie powiedzą. Hej!